stacja uzdatniania wody, która zaopatruje w wodę całą gminę Sławatycze. Wymagała już zajęcia się nią i w tym roku te prace nastąpiły. Dokładnie tak, jest to spora inwestycja, duży wydatek dla naszego samorządu, ponieważ opiewa na kwotę niemal 2,5 miliona. Wiadomo, że tego nie widać może, jeśli chodzi o inwestycje, no widać w tym miejscu, prawda? Ale to będzie skutkowało naprawdę dobrym stanem wody na długie lata. Myślę, że dzięki temu też nie będziemy się bali suszy, nie będziemy się bali tego, że w naszych kranach zabraknie tej wody. Inwestycja została wymuszona jakimi czynnikami? Czy została wymuszona? No została wymuszona w sumie tak, rzeczywiście. No, pierwsza rzecz to jest jednak wiek instalacji. To jest kilkadziesiąt lat. Wiadomo, że zarówno dla urządzeń tutaj mechanicznych, pomp, zbiorników, to jest bardzo długi okres. Wiadomo, że zbiera się tam wszystkich tych osadów, tego wszystkiego, to pracuje, to ulega zniszczeniu. To nawet nie wyobrażacie sobie Państwo, jak wyglądały rury tutaj z tej stacji po wyciągnięciu z ziemi, ile było tych osadów, tego wszystkiego. Teraz wszystko jest nowe, więc myślę, że naprawdę posłuży na kolejne kilkadziesiąt lat. Moc tej stacji? Moc, no nie można powiedzieć ile moc. Litrów? Ile litrów przepustowości? 350 metrów sześciennych na dobę. O, dobrze. Również prace polegają na tym, że ta stacja stanie się nowoczesna i mniej energochłonna. Również będzie sama wytwarzała prąd. Dokładnie tak. Tutaj może nie widać, ale na dachu i na ziemi jest duża instalacja fotowoltaiczna o mocy 30 kW. Także ta stacja tak naprawdę stanie się praktycznie samowystarczalna i do tego dążymy w całej gminie. Mam taki plan, żeby całość gminy była naprawdę energooszczędna, żeby schodzić jednak z tych kosztów zużycia prądu. Odzwierciedli się to w fakturach za zużyty prąd. Oczywiście. Na pewno. I na koniec, to bocianie gniazdo zostanie na szczęście, czy zostanie usunięte? Zobaczymy, czy bociany wrócą na wiosnę i wtedy zdecydujemy. Dzięki za